Tomasz, urodzony około roku 1226, był synem landfula hrabiego Akwinu. Gdy Tomasz miał 5 lat, ojciec umieścił go pod opieką benedyktynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli zdziwieni jego postępami. Prześcigał wszystkich kolegów zarówno w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty. Kiedy osiągnął wiek, w którym mógł zdecydować o swojej przyszłości, Wyrzekł się świata doczesnego i postanowił wstąpić do zakonu świętego Dominika, mimo iż rodzina zapatrywała się na to niechętnie. W roku 1243, mając zaledwie 17 lat, został Dominikaninem w Neapolu. Niektórzy członkowie jego rodziny, przeszło dwa lata, robili wszystko co w ich mocy, aby złamać jego upór. Posłużyli się nawet kobietą lekkich obyczajów, która miała go skusić. Jednak wszystkie te wysiłki poszły na marne i Tomasz wytrwał w swoim powołaniu. W nagrodę, Bóg obdarzył go cnotą czystości doskonałej, co zjednało mu przydomek doktora anielskiego. Ukończywszy nauki w Neapolu wyjechał na studia do Kolonii, gdzie był uczniem świętego Alberta Wielkiego. Koledzy Przezywali go głuchym wołem z powodu cichego kroku i olbrzymiej postury. W gruncie rzeczy należał do bardzo zdolnych studentów. W wieku 22 lat zaczął wykładać w kolonii, równocześnie publikował pierwsze prace. Po czterech latach został wysłany do Paryża. Wtedy uzyskał święcenia kapłańskie. W wieku 31 lat otrzymał doktorat. Paryżu zaszczycał go przyjaźnią król święty Ludwik, który często zapraszał go na obiady. W roku 1261 ojciec święty Urban IV wezwał go do Rzymu, gdzie powierzono mu misję nauczania. Święty Tomasz stanowczo uchylał się od przyjęcia jakiejkolwiek godności kościelnej. Nie tylko pisał, jego dzieła obejmują. Dwanaście tomów charakteryzujących się błyskotliwością myśli jasnością języka. Często wygłaszał także kazania, które cieszyły się dużym powodzeniem. Ojciec Święty, Klemens IV, ofiarował mu arcybiskupstwo na Apolu, ale i tę propozycję święty odrzucił. Pozostawił wielką spuściznę naukową, jako fundamentalna summa teologika pozostała jednak nieukończona. W drodze na drugi Sobór w Lyonie, dokąd udał się na polecenie ojca świętego Grzegorza X, zachorował i zmarł w opactwie cysterskim w roku 1274. Ojcze mądrości, który natchnąłeś świętego Tomasza z Akwinu gorącym pragnieniem świętości i zapałem studiowania świętej nauki. Prosimy cię, Pomóż nam zrozumieć Jego słowa i naśladować Jego życie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.